muszę zobaczyć. Super, super biała kiełbasa. Takiej w sklepie nie kupicie. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie białą kiełbasę. Warto ją mieć i sobie zjeść coś takiego, co zrobicie sami. I to będzie na pewno dużo lepsze niż te badziewia, które sprzedają w marketach, nie daj Boże, w innych sklepach. Ja tutaj mam mięso, mam tutaj karkówkę 2 kg, łopatkę 2 kg, boczek 2 kg. Boczek kupiłem ze skórą, skóry się pozbędę. Oczywiście można ją sobie też ugotować i dodać do kiełbasy, ale ja sobie ją zamrożę, ona mi się jeszcze przyda do czegoś innego. Tutaj mam jeszcze jelita, jeśli nie wiecie gdzie jelita kupić, no to już wam mówię. W małych, rodzinnych sklepach, takich rzeźniczych, one są w każdym mieście, te masarnie takie malutkie i tam kupicie najlepsze jelita. Nie kupujcie w żadnych sklepach, gdzie są już suszone, bo to przeważnie wszystko przychodzi z Chin, to jest po prostu badziewie. Do tego będziemy potrzebowali oczywiście trochę przypraw, wszystko wam pokażę, nie przedłużam, zaczynajmy. Bo robota nie jest skomplikowana, tylko po prostu chwilę to trwa. Ja to dzisiaj nie będę specjalnie dla was nabijał nastrzykiwarką, tylko zrobimy to wszystko maszynką, bo wiem, że te maszynki wszyscy macie w domu lub większość z was ma, a nie każdy ma właśnie taką tą szprycę do kiełbas. Więc zapraszam na film. No i tak, zacznę od karkówki. Mięso muszę sobie podzielić na te dwie strefy, czy tam na te dwie porcje, znaczy na dwa rodzaje, ponieważ mam dwa rodzaje sitek i tu mam 8 i tutaj mam 4, czyli 8 mm, 4 mm. Jeżeli nie wiecie jak to, jeżeli nie wiecie jak sprawdzić, które ile ma, no to po prostu przyłóżcie sobie linijkę i będziecie widzieli, że to ma 4 mm, a to ma 8 mm. Może być też dyszka, też by było elegancko. Dobra, potrzebujemy teraz tak, potrzebujemy sobie to mięso oczyścić z tych tłustych kawałków, nie? Czyli widzicie tutaj z takich rzeczy. O, i takie tłuste odkładam do osobnej miski. Widzicie. Wiadomo, że z karkówki tego tak nie zetniecie idealnie, no bo karkówka jest cała poprzerastana, ale z grubsza można ją oczyścić, warto ją oczyścić. Ok, co do karkówki, to ja już bym to tutaj tak zostawił. Jeszcze przy krojeniu na mniejsze porcje, bo będę miał to na małej maszynce i jeszcze ją postaram się jeszcze dokładniej oczyścić. Chociaż widzę tutaj, jakbym to przekroił w ten sposób. O, widzicie, ona jest dość tłusta. To jeszcze tu można by też odciąć. Tu mam taki ładny kawałek mięsa, to odkładam po prostu do miski z mięsami, gdzie będą mielone na grubych oczkach. No, tu już jest ładnie. Dobra, to zostawiam. Przejdę teraz może do boczku. Boczek. To wszystko pójdzie na drobnych oczkach, więc kroję sobie od razu takie paski, bo ja mam go ze skórą, nie? No i teraz tnę sobie na takie wąskie paski i muszę tą skórę sobie po prostu odkroić. Wszystko tu mi się ślizga, ale to nic. No i tą skórę raz, dwa ściągnę. No i widzicie, skóra idzie w inne miejsce, to ona mi dzisiaj nie będzie potrzebna. Skóry nie mielimy na tą kiełbasę. No i mam tutaj ten tłusty kawałek, wrzucam go do tłustych i tak postępuję z całym boczkiem, ale to zrobię poza kamerą, żeby już nie przedłużać. Tu mam jeszcze łopateczkę, cyk. No i też patrzymy, gdzie są tłuste jakieś kawałki, to można sobie ściągnąć. Wyczyścić ją z tych tłustych takich kawałków.
No i tak już jest ok. Resztę wrzucam sobie już do miski z tymi ładnymi, z tym ładnym mięsem. No tutaj resztę pokroję, poskrawam tych kawałków tłustych. No i zobaczycie, co będziemy robili za chwilę. Więc ja się zabieram za resztę mięs. No i w tym momencie mięso już posortowałem, czyli tu mam tłuste, tu mam chude, nie mam ekstra chudego, takiego, żeby ciąć na szarpaku. Robię to taką szybką dosyć metodą, że po prostu mam dwa rodzaje mięs i nad tym się skupiamy. Więc dobra, tak więc zaczynam teraz mielić mięso. Ja to od razu na taką głębszą blaszkę od piekarnika wszystko tutaj zmielę. Z tego względu, że na tej blaszce właśnie będę też mieszał, bo tak się miesza dużo lepiej na płaskich rzeczach niż na przykład w wysokim garnku. A nie ma tego zbyt dużo, jest tego 6 kg, także spokojnie tutaj to się zmieści. Więc założone mam kitko małe i tutaj mielę właśnie wszystkie tłuste kawałki mięs. Jak widać, tłuste kawałki mam zmielone, teraz zmienię oczka na 8 lub jak macie 10 na przykład i chude mięso będziemy mielili na tych większych oczkach. No i leci teraz chude mięso. I od razu mielimy też czosnek, mam tutaj 10 ząbków. No i wyszła mi tego cała blacha, już mam wszystko tutaj zmielone. Ja dodaję, oczywiście składniki rozpiszę pod filmem, ale dodaję biały pieprz, znajdziecie go na pewno w sklepach. Biały pieprz daje się do białej kiełbasy właśnie. Mam tutaj kminek drobno zmielony. Spokojnie, tego nie ma dużo, ale to powinno tam w takiej kiełbasie się znajdować. Mam tutaj też pieprz ziołowy. Kto ogląda moje filmy, moje przepisy, wie, że często go dodaję, bo tu jest miks z różnych ziół i to naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemne później w smaku taka kiełbasa. Mam tutaj kolendrę zmieloną. Mam tutaj majeranek. Tak jak mówiłem, wszystko wam rozpiszę, ale tego majeranku jest po prostu 6 płaskich łyżek. Nie dawajcie za dużo, bo kiełbasa będzie po pierwsze gorzka, po drugie może być tego tak dużo, że aż wam się zielona zrobi przy parzeniu. Masakra. No i teraz jeszcze oczywiście sól. Sól zwykła, kuchenna. Nie dajemy do białej kiełbasy peklówki. Z tego względu, że ta kiełbasa ma być biała, a nie różowa. Oczywiście doleję tutaj jeszcze 0,5 litra wody, ale to za chwilę, jak tylko przyprawy się wymieszają ładnie, więc zaczynam mieszać. Powiem wam, że ta blaszka na 6 kg kiełbasy to jest maksymalnie, więcej tutaj nie wciśniecie, żeby dobrze to wymieszać. Myślę, że na 5 kg byłoby idealnie taka blacha. Mam tutaj 0,5 litra lodowatej wody
i etapami będę ją tutaj dodawał, ale całe pół litra musi wejść do tego farszu. Tak, już się dodało wody, już się to przyjemniej wyrabia. Tak, dodaje się wody, mięso jest bardziej już takie fajne, spójne, bardziej się zaczyna to wszystko kleić. No i ta blaszka, która jest troszkę za mała, no nie przeszkadza już mi tak mocno jak przedtem. No i ja myślę, no kurczę, te 15 minut trzeba wyrabiać. To jest chyba ta najgorsza część robienia kiełbasy, właśnie wyrabianie mięsa, ale jest to chyba najważniejsze, bo jeżeli źle wyrobicie mięso, kiełbasa będzie masakryczna, będzie krucha, będzie się to łamało. To mięso po prostu musi nabrać jakby jednolitej konsystencji. A więc tak, mięso mam dobrze wyrobione, maszynkę mam przygotowaną, nadziewarkę mam założoną. Tutaj mam oczywiście jelita, nie wiem, widać, powinno być widać. Ale teraz co? No, musimy nałożyć tego mięsa do maszynki. Te maszynki nie są zbyt fajne do nadziewania, no bo to są tylko takie do domowego użytku. Wolałbym to robić nadziewarką, no ale będziemy, mówiłem, że zrobimy to maszynką dla Was, zrobimy to maszynką. Od razu włączę, tak żeby tu mi trochę wyleciało. Okay. W tym momencie wiem, że maszynka w środku jest napełniona farszem na kiełbasę i nie ma w niej powietrza, co jest bardzo ważne. Dokładam na tą tacę tutaj zaraz więcej, bo po prostu będę tylko to wciskał sobie tym urządzonkiem do wciskania i będziemy robili kiełbasę. No dobra. Rąk nie myję, fajnie jak są tłuste, właśnie one muszą być takie tłuste. I ten tutaj, tą końcówkę, można to zrobić olejem, oliwą. Ja po prostu natrę to tymi tłustymi rękoma. Lepiej będzie po prostu to jelito nachodziło na to. Ok. I teraz no, biorę jelito. Muszę złapać ten początek. I po prostu musimy je naciągnąć. Co do jelit mówiłem, nie kupujcie tych suszonych, one przeważnie to jest import z Chin, to jest masakra. Idźcie do małych sklepów rzeźniczych i tam kupujcie sobie jelita. Odcinam. Reszta ląduje do miski. Trzeba zawiązać, ja już tutaj powietrza nie mam, więc zawiązuję. Ok, no i zaczynamy robić kiełbasy. Nie napełniamy ich mocno, tak żeby po prostu były mocno ubite. Będziemy później sobie z tego robili po prostu takie mniejsze kiełbaski, więc nie napełniamy za mocno, też nie chcemy, żeby nam to pękło. No i jedziemy. No i pierwszą kiełbasę mamy gotową. Ja ją sobie tutaj już zawiązuję. Ok. Tak wygląda nasza kiełbasa. Teraz tylko porobię sobie po prostu pędka. Schwytamy w dwóch miejscach. I mniej więcej znowu kawałek dalej.
odmierzamy. No, żeby takie łaska jakoś wyglądała, nie, że każda jest inna. No i tu zrobię taką mniejszą jeszcze jedną. No i taką oto kiełbasę możecie sobie od razu zacząć parzyć. Możecie ją sobie zamrozić, ale nie wiem, wrzucić w reklamówkę 6 kg kiełbasy i zamrażać, tylko właśnie porozkładać sobie w zamrażarce i żeby one szybko i mocno się po prostu zamroziły i wtedy do jednej reklamówki już możecie to trzymać razem, ale początek mrożenia to musi być po prostu to porozkładane. Możecie też sobie ją oczywiście upiec na wiele sposobów. Ja wam parę linków wrzucę z moich linków, moich filmów, moich autorskich przepisów, jak taką kiełbasę można sobie upiec, więc serdecznie polecam. Ja teraz ją sobie zaraz to wszystko sparzę. No i oczywiście posmakujemy, jak to smakuje, a w międzyczasie będę robił następne, bo po prostu no mam tego farszu jeszcze trochę, także tych kiełbasek trochę wyjdzie, będą na pewno ładniejsze, pomoże mi Jola, także to razem szybciej ogarniemy i też ja bardziej będę kontrolował te wysuwanie się tego jelita, bo nie będę musiał dokładać cały czas tego farszu. Ja jestem przyzwyczajony do szpryc. Także szprycą to idzie bardzo fajnie, bo cały czas równo wychodzi to mięso i cały czas równo to jelito jest ściągane. No ale spróbowałem maszynką. Idzie to zrobić maszynką. Faktycznie nie jest to nawet takie złe, no ale 20 kg nie chciałbym tego przerabiać maszynką, bo to było dużo, dużo pracy. Więc tak do tych 5-6 kg to spokojnie tą maszyneczką można sobie podziałać. Dobra, ja się zabieram do dalszej pracy, a no widzimy się za chwileczkę na degustacji. No i zobaczcie, tyle mi kiełbas wyszło. Tu już mam kiełbasę, która jest sparzona. I zaraz spróbujemy, jak smakuje. Wezmę sobie, zobaczcie, elegancko. O. Spójrzcie, jak to wygląda. Piękna, tu się nic nie rozlatuje. Super konsystencja, widać majeranek. Teraz zobaczcie, czy wy to widzicie. O, proszę zobaczyć. Super, super biała kiełbasa. Takiej w sklepie nie kupicie. Teraz wam powiem, jak smakuje. Powiem wam, świetny smak. Czuć tutaj troszeczkę tą kolendrę. Czuć czosnek, majeranek. Pieprz ziołowy, który tam dodałem, też tutaj świetnie gra. W ogóle ten pieprz ziołowy ja bardzo lubię, więc bardzo mi smakuje ta kiełbasa, jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi o sól, też idealnie mi się wydaje, jak dla mnie jest super. Ja wam ją gorąco polecam, nie tylko na Wielkanoc, ale na każde inne święta, czy też na grilla wrzucić taką kiełbasę, no to jest normalnie bajera sprawa. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.